Książki są najtańszym sposobem na to, aby wejść w głowę autora. Najczęściej turbo przedsiębiorcy, super człowieka sukcesu, który opisuje swoje doświadczenia, daje książkę, żeby można było zrozumieć, w jaki sposób on myśli, jak działa. W tym wideo opowiem wam, w jaki sposób działa David Goggins. Kim jest David Goggins? A zanim przejdziemy do konkretów, to pamiętaj, aby kliknąć subskrypcję, kliknąć lajka i dzwoneczek, bo dzięki temu będę wiedział, że ten content do ciebie dociera. A nie, że robię wideo i ty mówisz, kiedy będzie kolejne wideo, a go po prostu nie widzisz. Kliknij suba, lajka, koment i dzwoneczek, dzięki czemu będziemy na bieżąco. Książka Davida Gogginsa, wydana w Stanach 2 tygodnie temu. Mam ją już w swoich rękach, ją przerobiłem, przeczytałem całą. Mało tego, ją wciągnąłem jednym tchem. No, niemalże jednym tchem. I teraz, kim jest David Goggins i czemu ta książka w ogóle jest warta mojego i twojego czasu, żeby o niej porozmawiać? David Goggins jest człowiekiem robotem. To jest maszyna, to nie jest człowiek, on jest kosmitą. To jest gość, który wyczynia takie rzeczy ze swoim ciałem, jakich prawdopodobnie ty i ja nigdy w życiu nie zrobimy. Ale Goggins tłumaczy, że to nie do końca jest efekt jego ciała, czy usposobień, czy predyspozycji, a tego, w jaki sposób pracuje ze swoją głową. W jaki sposób w ogóle rozpoczął pracę nad samym sobą w momentach, gdy wcale nie było u niego super różowo. Książka Can't Help Me, autorstwa Gogginsa, jest zapisem jego doświadczeń w kategoriach, co się wydarzyło, że się zmieniłem, co się wydarzyło, że ciągle się zmieniam i co powoduje, że jestem w stanie osiągać tak ponadprzeciętne efekty, jakie osiągnęło na świecie kilkanaście osób. I pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, która bardzo tej książki mnie przyciągnęła, to było to, że Goggins jest Navy Sealsem, czyli największym madafaka w świecie wojska światowego, najbardziej elitarna grupa wojskowa, która specjalizuje się w robieniu niezwykłych, precyzyjnych, bardzo trudnych zadań. Więc gdy słyszysz o tym, że grupa wojskowa, jakaś specjalna jednostka odbiła z rąk jakichś piratów somalijskich dwójka Amerykanów, to właśnie robili to oni. Albo gdy została przeprowadzona akcja odbicia zakładników, czy kogoś, kto chciał przejąć władanie nad jakąś platformą wiertniczą na środku Oceanu Indyjskiego, no to właśnie ludzie z Navy Sealsów te akcje robią. I Goggins był częścią tej jednostki, bo już przeszedł do rezerwy. Jest teraz samym wykładowcą, czyli szkoli innych Sealsów. I to, czego dowiedziałem się z jego książki, to zasada 40-60, która się bardzo mocno trzyma i która brzmi w mojej głowie cały czas od momentu skończenia tej właśnie książki. I 40-60 polega na tym, że każdy z nas wykorzystuje nie więcej niż 40% swojego potencjału. Jeżeli idziemy w kierunku 50%, 60%, to mamy już ponadprzeciętne wyniki. Ja na przykład czuję, że w grudniu miałem bardzo, bardzo mocną efektywność, która na pewno była wyższa niż 40% mojego potencjału, ale nie byłem w stanie realizować jej przez długi okres czasu, bo potrzebowałem później się zregenerować. A Goggins pokazuje, w jaki sposób on te 40-60 sobie podnosi cały czas, żeby zwiększać proporcje swojej efektywności, żeby jeszcze więcej procent swojego potencjału było zrealizowane. I w jego przypadku było to pójście w kierunku sportu i branie udziału w ultramaratonach, w Ironmanach i przekraczanie swoich granic jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Ale bardzo ciekawy jest moment, w którym również Goggins pokazuje, skąd ta zmiana się u niego zaczęła. Początek książki to jest opowieść o tym, jak wyglądało jego dzieciństwo. Miał rodzinę, w której ojciec ich terroryzował, maltretował i znęcał się nad nimi w każdy możliwy sposób. I to powodowało, że każdego dnia bycia w tej rodzinie Goggins zwiększał swoje szanse na to, że będzie członkiem gangu, którego ktoś zastrzeli, aniżeli człowiekiem, który pisze książki, ma ponadprzeciętne efekty i jest najlepszym na świecie, jednym najlepszym na świecie, ja mówię, że gromowców, nie gromowców, bo gromowcy to są polskie jednostki, ale Navy Sealsów, czyli jednostki amerykańskiej. I moment zmiany u niego był wtedy, gdy jego mama zdecydowała, że już nie jest w stanie dłużej wytrzymać z takim ojcem. Zabrała jego wraz z bratem i po prostu rzuciła wszystko i wyjechała do innego miasta budować się od samego początku. I Goggins opisuje, jak bardzo ciężkie były początki ich życia, no bo nie mieli pieniędzy, nie mieli umiejętności, wywodzili się z ogromnej ilości traum, które przeżyli na skutek takiego ojca, jakiego miał właśnie Goggins.
I Gomis opisuje, że on poszedł w kierunku właśnie takich klasycznych gangsterskich zapędów, ubioru i tak dalej. I zobaczył pewnego dnia, że zaczyna go ciągnąć w kierunku wojskowości, że może byłby to dla niego odpowiedni kierunek. Wyspecjalizował się również w tym, że oszukiwał w szkole. Bardzo bo czytał, bardzo bo liczył, ale wyspecjalizował się w tym, że oszukiwał, dzięki czemu przechodził przez kolejne tam klasy. I momentem zwrotu u niego było to, gdy jego matka otrzymała list, w którym szkoła powiadamia go o tym, że został wykreślony z listy studentów, albo że będzie tuż przed wykreśleniem z listy studentów, bo tak rzadko był w szkole. On oszukiwał matkę. I nie chodziło o to, że ten list przyszedł, ale chodziło o to, że jego matka nie skarciła go za to. Powiedziała: nie interesuje mnie to. Ja tylko chciałam ci dać znać, że otrzymałeś ten list. Reszta zależy od ciebie. To jest moment największej zmiany Gogginsa, w którym, jak sam opisuje, idzie do łazienki, patrzy w lustro, widzi swój obraz i nie chce więcej na niego już patrzeć w takim kształcie. Jest to moment też zmiany Gogginsa, bo jego charakterystyczny look, czyli taki bardzo wysportowany, fit mężczyzna, który jest golony na łyso, a z tyłu na okładce jest taki wielkolud. Ty widzisz w tle. I to jest Goggins, to też jest Goggins. I ten moment przemiany rozpoczął się właśnie wtedy przed tym lustrem. I Goggins opisuje ćwiczenie, jakie nazywa oknem, lustrem prawdy. The Mirror of Truth. I to jest moment, w którym stajesz sobie przed lustrem, patrzysz, jak twoje życie wygląda i bardzo konkretnie sam przed sobą, przed swoim lustrem mówisz, co ci nie pasuje. I on miał taką rozmowę bardzo emocjonalną, bardzo inspirującą dla mnie, gdy czytałem tą opowieść, gdzie pokazuje, w jaki sposób on na siebie mówił. You're fucking asshole. Nie umiesz nic zrobić, nic nie potrafisz. Wywalą cię ze szkoły, nie masz pieniędzy, nie masz żadnych perspektyw. Tak właśnie to wygląda dzisiaj, tu i teraz. To jest pierwszy etap tego lustra prawdy według Gogginsa. Drugi, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało i co musisz zrobić, aby ono wyglądało tak, jak chcesz, aby ono wyglądało. I to jest konfrontacja swoich lęków. Gogginis opisuje to w swojej książce, że jeżeli jesteś tłusty, to stajesz przed lustrem i mówisz: I'm a fucking fat pig. A nie, że jestem otyły, pulchny. Nie, jesteś po prostu tłusty, gruby i musisz coś z tym zrobić. To jest okno, lustro prawdy i bardzo wartościowe ćwiczenie, które pozwala również zderzyć się z lękami, jakie ja mam, ty masz, jakie miał Goggins. Kolejną rzeczą, to co sobie wypisałem z moich notatek z tej książki, to analiza, raport po bitwie. Czyli on to, czego się nauczył w wojsku, również implementował później z ogromnych osiągów swoich sportowych wyczynów, ultramaratonów czy ironmanów, że jeżeli nie udało mu się jakiegoś wyniku zrealizować, to zawsze po misji robił sobie raport. Co nie wyszło, co wyszło, co jest do poprawy. Goggins również jest właścicielem tytułu Guinnessa, pobił rekord w ilości podciągnięć na drążku. Było to ponad 4000 podciągnięć na drążku, ten pull-ups w takiej formie, na drążek, gdzie twój podbródek musi być ponad drążek. On to robił przez 19 godzin i ten rekord pobił. Ale uwaga, pobił go dopiero za trzecim razem. Ale zrobiłem spoiler. Ale fascynujące jest to, w jaki sposób on pokazuje swoją drogę tego postępu między pierwszą, drugą i trzecią próbą podejścia do osiągnięcia, zrealizowania tego rekordu, pobicia tego rekordu Guinnessa. Dalej, moment zmiany, który wam powiedziałem, on się dzieje wielokrotnie u Gogginsa. I wydawałoby się, że to jest człowiek, maszyna, ale on się zmaga z tym, że do Navy Sealsów tak samo nie dostał się za pierwszym razem. Znaczy, dostał się, ale zdrowie nie pozwoliło mu kontynuować tego treningu i musiał przystąpić raz jeszcze do tego testu, jakim jest słynny Hell Week, czyli tydzień zapierdzielu, w którym cię niszczą. I Gogginsa też opisuje, że podczas jednego takiego Hell Weeka, tego pierwszego, jeden z uczestników zmarł. Bo to był tak intensywny trening, selekcja najlepszych ludzi na świecie. Dlatego również warto tą książkę sobie przerobić. Gogginsa nazwałbym hardkorowym madafaka. Przegiętym hardkorowym madafaka. Te rekordy, te przegięcia, to niszczenie samego siebie, swojego ciała dużą intensywnością treningu powoduje, że dla mnie on jest hardkorowo przegięty madafaka. Twardzielem, o ogromnych standardach, ogromnych wynikach, o ogromnej wizji tego, co chce osiągnąć. Mimo wszystko
jednak jak dla mnie zbyt hardkorowym, niezwykle inspirującym, ale żeby być aż takim jak on, nie chcę. Znaczy ja się boję tego być taki jak on, więc ja sam się boję powiedzieć, że będę takie maratony, ultramaratony robił, bo to nie jest moje, mnie to nie interesuje, to jest jego wybór. I on pokazuje, jaki mechanizmów używa, abyś ty również mógł sobie podobnych strategii w swoim życiu, biznesie używać. Gonis również jest ciągle niezadowolonym ze swoich sukcesów. Już nie będę spoilerował, jak sobie zobaczysz, jak on się zachował po tym, gdy zdobył już ten rekord, pobił ten rekord Guinnessa w ilości podciągnięć na drążku, to zrozumiesz ten fragment mojej recenzji. Książkę polecam każdemu, kto chce podnosić się z tych 40 do 60%. Każdemu, kto chce swój potencjał zwiększać, każdemu, kto chce zobaczyć, że granice, które sobie teraz stawia, czy ja, czy ty, czy ktoś, kto nas ogląda teraz, to są tylko umowne granice, wręcz ograniczenia, że można robić więcej, można pójść dalej, można biec szybciej. Ceną oczywiście jest to, że dosłownie zapłacisz cenę krwi, bo na przykład twoje dłonie będą zmasakrowane po tym rekordzie Guinnessa. Jeśli będziesz chciał oczywiście ten rekord pobić, zabrać go z rąk Guinnessa, to proszę bardzo. Dla mnie ciekawe jest też to, jak bardzo ta książka mnie wciągnęła. Ja przez kilka dni żyłem tą książką i nie mogłem doczekać się kolejnych kilku minut, które już kradłem z moich aktywności biznesowych czy prywatnych, żeby tę książkę poczytać. I jest książką niezwykłą. Czy będzie w OSM Power? Będzie. Jak tylko będzie wydana w Polsce, będzie tą książką w OSM Power do kupienia. Bardzo dużo o tej książce mówił Robert Greene i też moja społeczność, wy mi podsyłacie często informacje, że Robert Greene o tej książce mówił, wow, super. I Greene powiedział tej książce, że jeśli ona cię nie zmotywuje, to nic innego nie jest w stanie cię zmotywować. Dużo motywacji, dużo inspiracji, ogromnie trudna inspiracja i motywacja Alla Gogginsa, bo wymagająca zdarzenia się z prawdą, wymagająca robienia, działania, bycia, wychodzenia przed lęk, zdarzenia się z tym lękiem, bycia swoim własnym mentorem i coachem, który obdziera swoje opinie doszczętnie, zostawiając same fakty. Jak mówiłem o tej otyłości, jesteś gruby, tłusty, ohydny, zmień to. Każdego dnia się zabijasz. To ty się zabijasz tym zachowaniem, tym jedzeniem, tym zdrowym, niezdrowym trybem życia, toksyczną, nietoksyczną relacją. To ty za to jesteś odpowiedzialny. I czytałem sporo książek, szczególnie kiedyś, książek motywacyjnych, natomiast ta jest zupełnie innego gatunku, zupełnie innego kalibru. David Goggins, Can't Hurt Me. Polecam każdemu, kto chce doświadczyć takiej prawdziwej, mocnej, głębokiej, brutalnej prawdy na temat tego, gdzie są nasze granice i jak można je przekraczać.